Ping w grach ma przeogromne znaczenie i każdy gracz chciałby mieć jak najmniejsze opóźnienie względem serwera. I w tym filmie właśnie pokażę Ci najlepsze sposoby, które poprawią Twój ping, no i sprawią, że on po prostu zmaleje. Więc zostaw suba i lecimy już do filmu. Sposób pierwszy. Bardzo krótki i bardzo znany, że tak powiem. Myślę, że 90% osób, które to teraz ogląda, robi to cały czas. Ale jest te 10%, które tego nie wie, a im to bardzo pomoże, więc jeśli wiesz, no to po prostu, nie wiem, przewin sobie 10 sekund do przodu, a jeśli nie wiesz, to posłuchaj tego. Zamykaj zawsze niepotrzebne aplikacje. Czyli jeśli grasz w Valoranta i na przykład z nikim nie rozmawiasz, a masz slot palonego Discorda i Spotify'a, to klikasz sobie na pulpicie w prawy dolny, otwierasz aplikację, no i zamykasz Spotify'a, zamykasz Discorda, masz jeszcze coś jeszcze, co wiesz, że nie używasz, na przykład, nie wiem, Chroma, a wiesz, że nic nie używasz na nim, no to go zamykasz, bo to cały czas zżera twój internet, no i jeśli to zamykasz, bo nie używasz, no to twój ping w Valorancie się poprawia, ponieważ twój internet nie musi odświeżać cały czas w tle Discorda, Spotify'a, odświeżać w tle Google Chroma, który cały czas używa internet, więc taki krótki sposób na to, no i przejdźmy już sobie do drugiego. Więc na pulpicie klikacie guzik Windowsa, wpisujecie CMD, prawy przycisk myszki, uruchom jako administrator, klikacie w tym okienku, którego wy nie widzicie teraz, ponieważ to się odpala jako administrator. Tak, tutaj wpisujecie ping 1.1.1.1, enter, czekajcie chwileczkę, aż wam się to wszystko obliczy, no i widzicie, minimum 25, maksimum 43, średni 34. Następnie wpisujecie ping 8.8.8.8, enter, czekajcie chwileczkę. Znowu wam się wszystko oblicza, no i wychodzi wam minimum 27, maksimum 33, średni 29. Porównujecie sobie średni ten z tym u góry, no i wychodzi wam ewidentnie, że na 4 ósemkach mieliście ping mniejszy niż na 4 jedynkach. Czyli docelowo chcecie właśnie używać tych serwerów z tymi 4 ósemkami, ale jak to zrobić? Wchodzicie w ustawienia, następnie sieć i internet, Ethernet, tutaj zmień opcję karty, prawym przyciskiem na tą kartę właściwości, i musicie znaleźć protokół internetowy wersji 4. Klikacie na to, właściwości, i na samym dole tutaj macie użyj następujących adresów DNS. I jeśli wasz ping jest lepszy u 4 jedynek, to wpisujecie tutaj 1.1.1.1, na dole 1.0.0.1, no i to tyle. Teraz klikacie OK, no ale w moim przypadku, jak wiecie, ping był lepszy na 4 ósemkach, więc ja tutaj wpisuję 8.8.8.8 i na dole 8.8.4.4. Teraz klikam OK. No i docelowo Windows, jak będzie miał do wyboru serwery, to będzie wybierał właśnie ten główny serwer, te 4 ósemki. Czyli powinien mieć ping mniejszy. Co prawda niedużo, tam mniej więcej o 5 milisekund mniejszy, no ale zawsze jest to mniejszy ping. Trzeci sposób, a właściwie to taka bardziej porada, zawsze używaj Ethernetu. Nigdy nie graj na Wi-Fi. Czyli jeśli masz w domu router i jesteś podłączony pod ten internet poprzez Wi-Fi, że wpisujesz sobie hasło i jesteś podłączony do Wi-Fi, no to przez to masz ping około 2-3 razy większy i masz o wiele bardziej niestabilny internet niż możesz mieć przez Ethernet. Ethernet to jest taki kabel, który widzisz teraz na ekranie. Większość z was ma go właśnie w pudełku po routerze, no albo podpiętego do kompa. Tak mi się wydaje, że większość z was właśnie ma, ale jest te 10% osób, które tak właśnie nie ma. No i teraz jest to game changer dla nich totalny. Podłączą sobie przez ten kabel, no i mają nagle ping z 70, 30, 20 albo nawet 10. Więc podłącz sobie jedną stronę do routera, drugą stronę do twojego komputera, no i podziękujesz mi później. Następnym sposobem na polepszenie sobie pingu będzie włączenie trybu gry. Na Windowsie wpisujemy tryb gry, no i teraz pierwsza zakładka, tutaj tryb gry, włącz. I tutaj po prostu system Windows nam zoptymalizuje komputer i internet pod granie w gry. Więc na przykład wyłączy on możliwość pobierania małych aktualizacji w tle, które Windows domyślnie pobiera zawsze. Czyli jak macie jakiś mały update do Windowsa, 3 MB, to Windows wam nie będzie tego pobierał w momencie, kiedy gracie, tylko kiedy wyłączycie grę. Więc nie będzie tak, że gracie w Valoranta, jest środek rundy, nagle wam się jakiś update zaczyna pobierać, 3 MB i na 5 sekund wy macie ping 200 albo 300, więc takich sytuacji już nigdy nie będzie. Mały sposób, a bardzo pomocny. Teraz pokażę wam aplikację NoPing. Jest to fragment sponsorowany i jest to aplikacja, która znacząco zmniejsza ping w grach. Zobaczcie, ile pingu mam na Warszawie w Valorancie. 120, no internet nie mam najlepszy, ale odpalam sobie NoPinga, wpisuję w Valorant, po czym Optimize Server, teraz szukam serwera, który u mnie ma najmniejszy ping, wybieram ten serwer, klikam Optimize the Game i po przejściu do Valoranta widzicie, że proponowany ping przez Valoranta był około 120, a ja pingu mam 50. Link do strony macie w opisie i każdy z was ma 7-dniowy okres próbny, w którym możecie to sobie właśnie wytestować tą pinga, czy u was to na pewno działa, więc myślę, że bardzo fajna opcja. To by było na tyle w tym filmie, zostaw suba, łapkę i wbijaj na Twitcha, bo streamy są codziennie wieczorami od 17.30, a w soboty, niedzielę od 11 rano. Siema!